Jesteś niewolnikiem moich słów. Nie zaprzeczaj, już dawno zdobyłem twój. Siema wszystkim, widzimy się z Pawłem. A jakby ktoś Pawła nie kojarzył z imienia i nazwiska, to... W sumie nazwiska nie powiedziałem, bo to jest mało ważne. To może kojarzy go z ksywki Rico, czyli właśnie z jego hip-hopowej ksywy i w sumie kasety, którą wydał własnym sumptem już dawno temu. Bardzo dawno temu. W ilości 50 sztuk tylko. Także dużo tego nie było, ale widzicie ją po prawej stronie właśnie. Tę kasetę i w ogóle ten egzemplarz dostałem bezpośrednio od Pawła. Także dziękuję bardzo, bo to jest po pierwsze unikatowa sprawa, a po drugie... Komu jak nie tobie, człowieku. Dziękuję, miło bardzo. Ale jest to unikatowa rzecz i bardzo się zajarałem, jak mi ją wysłałeś. Także fajnie, że ona jest w kolekcji. No i powiedz mi, takie ogólne ci pytanie na początku zadam. Od czego w ogóle u ciebie zaczęła się zajawka na rap i na produkcję muzy w ogóle? I w którym to było roku, mniej więcej? Wiesz co, myślę, że tak naprawdę zajawka na rap, jakiś 95 podejrzewam. Mhm. Miałem kilka takich punktów, bo ja pamiętam, jak z moim takim kolegą z osiedla dorwaliśmy na VHS-ie film CB4, nie wiem, czy kojarzysz. Taka komedia trochę prześmiewcza, trochę o gangsta rapie na wesoło, nie? Jakby w tą stronę. Okay. I my od razu po tym filmie już mieliśmy nazwę swojej grupy i już stwierdziliśmy, że będziemy robić rap, nie? Po prostu oczywiście to tylko była nazwa i koniec, jakby na tym się skończyło. Ale tak naprawdę to chyba w momencie, kiedy ja się zgadałem z Nomadem, wiesz, i my chodziliśmy razem do podstawówki, więc gdzieś tam ta nasza zajawka się, wiesz, tak zazębiła. Zaczęliśmy się razem spotykać, on coś tam nagrywał, jakieś pierwsze rzeczy na magnetofonie dwukasetowym zgrywał, ja robiłem dokładnie to samo, chociaż ja miałem trochę więcej możliwości, ponieważ mój ojciec jest muzykiem, więc miałem w domu jakiś tam mikser, miałem w domu jakiś tam mikrofon, gdzieś tam próbowaliśmy różne rzeczy tak robić, więc chyba tak. I tak zaczęliśmy spotykać coraz to więcej osób, które się po prostu, wiesz, zaznajomiały z tym hip-hopem, nie? I tyle, tak? Co tu jeszcze więcej, tak? Nie, mnie to ciekawiło, bo w sumie tej historii nie znałem, nie wiedziałem, wiesz, jak to się zaczęło, dlatego tak z ciekawości podpytałem. Miałem to pytanie później, ale bez kitu jakby wyprzedziłeś mnie trochę, bo a propos twojego taty, że jest muzykiem, bo trochę się zdziwiłem i tak chciałem cię o to dopytać, bo nie byłem pewien, bo zobaczyłem właśnie bodajże na rap propagandzie, właśnie, że jest Henryk Duda, tak, i tak mówię, tak. Aha, czyli pewnie, tak, wiesz, coś, jakieś tak, powiązanie, tak, mówię, tak, może tak, brat... Zdradziłeś teraz już nazwisko, więc mówię. Czyli wiadomo. Ale i właśnie chciałem o to dopytać, więc rozumiem, że właśnie masz jakby takie powiązania muzyczne, rodzinne. Tak jest. Też. Wiesz, myślę, że też ja bardziej, wiesz, to było trochę też tak, że mój ojciec jak grał w zespole, potem grał na różnych imprezach, jakby ten sprzęt był przywożony do mnie do domu, nie? Tam gdzie mieszkałem. Więc czasami w pokoju, wiesz, stały wielkie głośniki, stały gitary, wiesz, nawet pamiętam kiedyś jak perkusja, wiesz, była ten, to my, wiesz, rozkładaliśmy tą perkusję i tam próbowaliśmy sobie, wiesz, grać, tak? Więc gdzieś tam cały czas jakby w głowie było to, że to jest fajne, nie? I myślę, że to też gdzieś tam mnie, wiesz, pchało do tego, nie? A powiedz mi, ten twój nielegal wyszedł w którym roku? Wyszedł? W 99, w zasadzie 2000 jest podpisywany, nie? Właśnie, i powiedz mi, jak ty to wspominasz i dlaczego w ogóle jakby stwierdziłeś, że zrobisz, wiesz, solówkę? Bo oczywiście przejdziemy jeszcze do wcześniejszych rzeczy, które tam są za tą kasetą, ale najpierw właśnie skupimy się na tym. No i w ogóle jak to zrobiłeś, jak na to wpadłeś, że chciałeś sam właśnie zrobić i w ogóle? Wiesz co, to było trochę tak, że chwilę wcześniej, jakby zanim powstał w ogóle pomysł na to, że ja zrobię solową płytę, to już mocno się spotykaliśmy i z Nomadem, i z Konstruktorem, i już jeździliśmy na pierwsze audycje do Drucha Sławka. Tam poznawaliśmy ludzi, którzy później weszli w Układ Warszawski, tak? Czyli tam Faję, Fausta i tak dalej. I wiesz, my się tam jakby poznawaliśmy, gdzieś tam nie pasowała nam trochę ta scena, która się tworzyła gdzieś tam po drugiej stronie Wisły, tak? No i chłopaki byli bardziej radykalni, tak?
ja gdzieś tam sobie stwierdziłem, że ja mam trochę jednak swój głos i ja chcę zostać jakby neutralny trochę, ponieważ wiesz, jakby no ten hip-hop, który się tworzył, oczywiście, no możemy dzisiaj mówić różne rzeczy, tak? Natomiast no gdzieś tam to były jakieś tam podstawy, tak? I z jednej strony mi się to gryzło, tak? Że chcę, żeby ten hip-hop powstawał, a z drugiej strony jakby dużo mi nie pasowało, no bo to było skupione gdzieś tam przy jednym człowieku i tak dalej, tak? Więc ja sobie stwierdziłem, okej, robię solówkę, tak? Układ zostaje układem, jakby ja się z ludźmi znam, szanuję i tak dalej, natomiast ja robię samemu, tak? I wtedy jakby gdzieś tam stwierdziłem, że to ma być próba mikrofonu, tak? Dla mnie jako, wiesz, solowego artystę, powiedzmy, tak? Artystę, no okej, tak? No i zrobiłeś. I zrobiłem, no. Okej, i mówisz, że miałeś kolegę, który pracował jakby w drukarni, tak? Czy w jakiejś tam... Tak. No, no, no. I u niego też to robiłeś, okładki w sensie? Nie, wiesz co, nie. Te okładki, to jest ten kolega, o którym mówiliśmy, to trochę później okay, był. Tak, okay. No tutaj jakby, tutaj to wiesz, to były tak naprawdę chyba robione jakieś... Ja nawet nie wiem, czy to były kserówki, czy to też chodziliśmy do takich punktów ksero i po prostu tam ktoś nam to drukował, tak? Natomiast jeżeli chodzi o kasety same i jakby nagrywanie kaset, to znowu jeszcze inna historia, ponieważ moja mama jest krawcową, przychodziły do niej przeróżne klientki. Jedną z tych klientek była pani, która z mężem prowadziła hurtownię kaset. I jakby wiedząc o tym, że ja robię takie rzeczy, trochę przez moją mamę chyba, już tak dokładnie nie pamiętam, ale pewnie przez moją mamę, doszedłem do takiego układu z tą panią, że taniej po prostu sprzedawała mi czyste kasety. Tak? Okay. Te kasety, tak? No bo jakby to wiadomo, że sam nalepiałem. Więc znowu dostęp do kaset był jeszcze z takiego innego, dziwnego źródła, tak? Ale no tak to powstawało kiedyś, tak? No że tak, jakby wiesz, no próbowało się robić różnymi możliwościami, tak? No tak. No, więc no, historie są przeróżne, no. No tak. I tak teraz się trochę cofając, czyli właśnie do tego 95, 96, 97 roku i tak dalej. Mówisz, że z chłopakami z Układu Warszawskiego się znałeś. Ty znałeś ich wszystkich właśnie jakby przez Nomada, bo chodziliście do jednej szkoły, czy nie, jakoś... nie. Wiesz co, ja z Nomadem chodziłem do podstawówki, do jednej klasy. Okay. Przez 8 lat byliśmy w jednej klasie. Konstruktor to był w zasadzie kolega Nomada, można powiedzieć, z jednego bloku. To taka sytuacja, a wszystkich innych jakby z Układu Warszawskiego poznaliśmy dopiero u Drucha Sławka w audycji. Aha. Znaczy w rozgłośni, bo tak naprawdę oni przychodzili i my tam, wiesz, tu była audycja, a my sobie siedzieliśmy i my gadaliśmy, nie? Okay. Puszczaliśmy sobie jakieś tam rzeczy swoje i tak dalej, wiesz, więc jakby to takie, trochę ta rozgłośnia harcerska to była taka, wiesz, taka przystań towarzyska też, nie? Że my tam po prostu, wiesz, siadaliśmy na schodach, Sławek robił co robił, nie? Miał audycję swoją, a my tam, wiesz, gadaliśmy, wiesz, tam trochę piliśmy i tak dalej i jakby tak się poznawaliśmy, nie? Okay, rozumiem. No i teraz, a propos tych kaset, które Paweł wyciągnął z szafy zapomnienia, że tak powiem. No i właśnie tutaj są historie zarówno twoje z Nomadem, jak i Nomada i kilka innych rzeczy, więc jakbyś mógł o nich opowiedzieć, trochę je pokazać, bo to są zupełnie unikatowe rzeczy, których nikt nie ma. To są straszne historie, ale te historie... O Jezu, przepraszam. To są straszne historie, ale te historie wyjdą też na wierzch, bo ja to wszystko udostępnię kiedyś jeszcze. Niech sobie będzie. W zasadzie te wszystkie kasety to jestem ja, Konstruktor i Nomad. Mhm. Tyle tylko, że Konstruktor to był kiedyś Ghostwriter, Soldiers of Darkness to był Nomad i Konstruktor, tylko nawet powiem ci, jakie były ksywki, bo jakby ja byłem mistrzem opisów, jakby ja uwielbiałem okładki kaset i ja uwielbiałem sam sobie robić, wiesz, opisy później, nie? A jeszcze jak stworzyłem swoje Janek Records, no to już wszystko było podpisywane, wiesz, Janek Records, na przykład to jest 96 rok. I tutaj jest Ghostwriter i Lyric Assassin, nie? Czyli jakby oni we dwóch, tak? Nagrywanie, dlatego jest Janek Rekord, dlatego że oni przychodzili po prostu do mnie, tak? Bo ja miałem taką możliwość, że mogłem podłączyć właśnie ten mikrofon pod jakiś tam, pod jakiegoś deka i po prostu zgrywaliśmy to, wiesz, jak to się mówi teraz ładnie na setkę, tak? Jak się myliliśmy, to niestety musieliśmy od nowa, aż się nie myliliśmy, tak? Lyric Assassin, dwie kasety jeszcze są, jakoś się uchowały. Side Effect, no to jest rzeczywiście całkowity Side Effect, bo to jestem ja i Nomad. My siedzieliśmy, jakby tutaj jakby całościowo to wszystko i Ghostwritera, czyli tam Konstruktora, to wszystko już powstawało na Amidze. Jakby
konstruktor miał Amigę, ja miałem Amigę, tak? Więc my byliśmy od bitów. Natomiast tutaj na Side Effect Nomad przychodził do mnie z jakimiś swoimi szalonymi pomysłami, ewentualnie z jakimiś płytami, z których braliśmy sample. Mhm. No i tą muzykę trochę robiliśmy też razem, nie? Okay. Więc no ale no, tak jak mówię, no to wszystkie te kasety to tak naprawdę są trzy osoby gdzieś tam wymieszane, tak? Okay. Oprócz tego jest jeszcze można powiedzieć chyba taki ostatni materiał przed naszymi takimi już oficjalnymi rzeczami, czyli mhm. tą próbą mikrofonu, czy Nomadem, czy konstruktorem. Jest jeszcze nasza taka wspólna, krótka płyta. To miało się nazywać Grave Squad. Mhm. Chyba na bazie trochę Grave Diggers, nie? Bo wtedy okay. się jaraliśmy, wiesz, tym pewnie. Więc podejrzewam, że trochę tak. I to jest gdzieś tam na półce. Z twoją pomocą odkryjemy to, no, więc... Odkryjemy. Tak, więc będziemy musieli. Więc gdzieś to jest, tak? Okay. Nie, to ciekawe. Natomiast tu właśnie tak jak Paweł powiedział, Paweł był mistrzem opisów i to faktycznie jak zobaczyłem, jakby ja pokażę później z bliska jeszcze te kasety, jak one są ładnie opisane i w ogóle no, grzbiety porobione, i, no, żeby było czytelnie i tak dalej, więc bardzo ciekawe rzeczy. No i masz jeszcze, to już jest troszkę inna historia, ale też od razu o niej opowiemy, czyli właśnie te kasety, które są jeszcze po twojej lewej stronie, naszej prawej, czyli właśnie... Tak. Seria polski hip-hop. Moja seria polski hip-hop. Tak, jak zakazane piosenki Krzysztofa Kozaka. Tak, powiem ci tak, chyba większość tych kawałków to były audycje Bogny, audycje Sławka. I jakby stamtąd, jak tam przychodziły te składy, w większości chyba do Sławka, no bo oczywiście Bogna też jak najbardziej, ale, ale chyba większość tych rzeczy, nie wiem, tu są pierwsze na przykład wersje Kalibra, tak, jakiś kawałków, ja nie wiem jak to później wychodziło, czy tam oni udostępniali to gdzieś, w każdym razie, no mnóstwo dziwnych rzeczy, no ale to jest historia, tak, to jest jakby... Być może unikatowych tak naprawdę. Możliwe, tak, możliwe, nie? Że jakby nikt już o tym, wiesz, nie pamięta, nie pamięta tych nazw, bo naprawdę te nazwy niektóre są, nie wiem, mówić coś takie jak Band from Cave, Złe strony miasta, taki kawałek, no mi też nie, już teraz nie pamiętam na przykład tego, nie, ale, albo Just Kill a Funk, nie, czy, no Surprise, no to tam było już później, tak, ale Nomadzie, tutaj jest Sanchez MC, pamiętaj, usłyszysz swój pierwszy kawałek. Może ujrzy światło dzienne tak, kiedyś, tak, się nie wymigasz. Tak jest. Powiedzmy. Tak jest. No i jeszcze masz dwie kasety z Elbląga, które mnie też ciekawiły. Tak, wiesz co, jakby sformalizowałem trochę spraw, to już było jakby przy próbie mikrofonu. Czyli jakby tą nazwę, tą Janek Rekord, czyli tej mojej tak zwanej wytwórni, czyli mnie po prostu. Założyliśmy sobie z Nomadem skrytki pocztowe, żeby było jeszcze bardziej oficjalnie, nie? Więc jak założyliśmy sobie skrytki, no to na, nie wiem, na hiphop.pl czy na jakichś tych pierwszych portalach, gdzieś tam oczywiście te ogłoszenia dawaliśmy, że sprzedajemy kasety i tak dalej. I ludzie zaczęli do mnie wysyłać różne rzeczy, tak? To były demówki, to były listy, to były, wiesz, jakieś rysunki, jakieś loga, tak? No przeróżne rzeczy wysyłali. I te dwie kasety chyba mi się ostały, jeszcze gdzieś miałem Napalm Grupę, ale to dostałem bezpośrednio od chłopaków, no bo tutaj na Brudnie, tak? Więc pamiętam. Ale to jest na przykład jakaś, chyba to jest składanka elbląskiej hip-hop. I to jest jakiś gim, gramy i mikrofony, szare twarze, no szare twarze to kojarzę, osetę. No mówię, podejrzewam, że też jakaś unikalna rzecz. A drugie to skwer szarych twarzy i jakiś kwas i cash. Nie mam pojęcia już dzisiaj, bo już w ogóle tego nie pamiętam. Natomiast to są właśnie rzeczy, które ja gdzieś tam dostałem pocztą, razem z listami przeróżnymi, tak? Tak, właśnie te listy, w sumie to jest dobry chyba czas, żebyś pokazał teraz, no bo jak już o tym rozmawiamy, żeby nie magiczną skrzynię. Magiczna skrzynia, no, o której ci mówię. Także dobra, tak, poczekaj. Ja tego jeszcze nie widziałem, właśnie powiedziałem, żeby na wizji to Paweł pokazał, więc pokażę co ma. Więc ma taką magiczną skrzynię. Którą właśnie, to jest naprawdę, której coś wyciągnie ciekawego. Trzeba być trochę już walniętym w głowę, żeby takie rzeczy trzymać, ale zobacz, na przykład to jest plakat do Rap Propagandy. 2001 rok, nie? 2001 rok. My to drukowaliśmy i my z większością tych chłopaków, które tutaj jakby byli na tej płycie, my się zbieraliśmy wieczorami, jeździliśmy po całej Warszawie, mieliśmy wiadra z rozrobionym klejem i my to po całej Warszawie po prostu zlepialiśmy, nie? Robiliśmy wlepki, które też oczywiście mam tutaj, tak? Więc znaczy podejrzewam, że one już w ogóle nawet nie kleją, nie? Ale
Ale są. Ale są, tak? Czekaj, to są naprawdę rzeczy, które... które mnie też już aż dziwią. Nie, no ale kurde, to unikatowe rzeczy trzymasz. To fajne rzeczy, wiesz. Może kiedyś się przydadzą do jakiegoś muzeum czy coś. Zobacz, wiesz, to są na przykład jakieś próbki wydruków, wiesz, okładki, tak? Okay. Która mogła być fajna, tak? One wszystkie są straszne dzisiaj, no jak patrzę. O, tu jest na przykład okładka jakiejś płyty, której nigdy nie było, nie? To był jakiś plan mojej płyty Preludium, tak? Nie, może kiedyś nagram, bo wiesz, fajny tytuł w sumie. Wrócisz do tego tytułu. Tak, więc to są te wlepki, które też pojawiały się w każdym autobusie w Warszawie. To naprawdę... Ja nie wiem, ja się, tak dzisiaj sobie myślę, że to naprawdę była świetna taka undergroundowa, wiesz, akcja, w którą się zaangażowaliśmy. I rzeczywiście, mimo że może, wiesz, jakby, no zawsze byliśmy gdzieś tam w opozycji, więc jakby dużo osób nie chciało jakby dostrzegać, tak? Ale myślę, że wszyscy o tym wiedzieli, nie? Że coś takiego jest, tak? Dodatkowo fajnie, bo wiesz, rap propagandę to też było coś takiego, że okładki, chyba Jakuzy, jakiś wujek, nie pamiętam już, ale jakby okładka wyglądała całkowicie profesjonalnie, tak? Znaczy wydruk był profesjonalny, normalnie w drukarni, książeczka zszyta. Ja mam tych okładek do tej pory jeszcze podejrzewam, że nie wiem, z 50 albo i więcej, bo oni wtedy jak drukowali, to nie drukowali, wiesz, tam 100, których my chcieliśmy, tylko oni jak robili sobie tam jakąś matrycę, to drukowali 500, tak? Więc ja to gdzieś w pudełku dalej mam, tak? No, to są, tak? To czekaj, to na razie nie, może niekoniecznie. Tak. To jest na przykład radiowy singiel do rap propagandy z kawałkami Symonidesa, Dużego P, Infami. Oczywiście nigdy też to nie było, to było tylko wydruk dla mnie, który sobie zrobiłem, tak? I jakby tyle zostało. Jakieś pierwsze wersje oczywiście okładek, to ja to wszystko sobie drukowałem i tak wszystko zostało. Wiesz, wszystko zostało, nie? Więc te wszystkie wlepki. Co ja tam jeszcze miałem pokazać? Poczekaj. Pokażę, wyciągaj. Wszystko wyciągaj. Wiesz co, tak. No dobrze, no widzisz. O, tu może to ciebie zainteresuje. A mnie może masz, a może nie masz, nie wiem. Ja na przykład pamiętam, że poznaliśmy się z chłopakami. Oni chyba z Czech byli, albo ze Słowacji, już teraz nie pamiętam. Rhyme Street Squad. I wiesz co, ja dostałem... żeby było śmiesznie, okładki do ich kaset, a kasety miałem sobie przegrać. Ale no do tej pory mam okładki. Okay. Nie? Jakby, wiesz, nawet, ale normalnie nie pozginane, elegancko. Tak, no to wiesz, oni przyjeżdżali też, oni nawet nie przegrali koncert, ale jak było tych dużo, wiesz, takich koncertów, gdzie zaczęły, wiesz, te hip-hopowe gwiazdy przyjeżdżać do Warszawy, no to wiadomo, że z Czech też, wiesz, się pojawiali tutaj, tak, ludzie, więc no, więc gdzieś tam ich też poznawaliśmy. To są na przykład, przedziwne po co ja to trzymam, ale okej, na przykład to jest napisane 5 płyt po 20 zł. Dlatego, że wstawialiśmy, wiesz, płyty, nie pamiętam już czy Wiko, czy propagandę, no w każdym razie do sklepików, w komis jak wstawialiśmy, no to sobie zapisywaliśmy, tak, oto, na przykład do Chromu, Fazji albo Jacek, 3 sztuki, no wiesz, no nie mam pojęcia co to ciekawe, jest. Ciekawe, nie? To jest na przykład... Klub Remont, proszę, 97 rok, Wzgórze i Kaliber. Pamiętam ten koncert, nawet fajne, do dziś, no, to jest niesamowite, że pamiętam, ale pamiętam. Tu mam na przykład okładkę do Wu-Tangów. Też nie wiem skąd mam tą okładkę, bo tam gdzieś na półce jest kaseta z okładką. No ale proszę, jest. Na zapas. Może na zapas, tak. Tutaj to są chyba dowody. A tutaj jeszcze też z jakiegoś sklepu, z Wertu. No tak, no dostawało się, wiesz, zapisywaliśmy sobie, to były, wiesz, takie biznesy, nie? Że ktoś zapisywał, wziąłem tam 3 płyty, przyjdź za 2 tygodnie, czy się sprzedało, czy nie, tak? Więc na tej zasadzie. A to są dowody na moją chyba miłość do, wiesz, do hip-hopu, nie? I moje jakieś rysunki. No, ciekawe tak, rzeczy. Zobacz, na przykład proszę, jakiś Ice-T, wiesz, rysowany, nie? Więc to podejrzewam, że to są też... prace, które wiesz, powstawały na jakichś lekcjach momentami, podejrzewam, w szkole od Jerry de Damage'a. Tym, czym się jarałem, to podejrzewam, że sobie, wiesz, bas grałem, tak? No to jakieś Grave Digas. To dorwałem jakiś adres, podejrzewam, gdzieś tam, skądś. Pamiętam, była taka akcja, że wiesz, że, żeby wysyłać tam do nich, to oni jakieś gadżety będą przesyłać. Ja nie wiem, czy ja coś wysłałem wtedy, no ale adres zapisany jakby po prostu, wiesz,
jakaś Mekka, no nie? Wtedy to wiesz, wiadomo, nie? No tutaj na przykład 96 rok i oczywiście moja ksywka i wiesz, jakieś takie cuda, nie? A to chyba w przypływie zielonych tych takich dni, tak? Albo godzin. Tak, jakieś takie rysunki. No to podejrzewam, że trochę jest znane niektóre te rzeczy, bo widziałem, że ludzie niektórzy udostępniają, a na przykład to jest chyba pierwsza reklama Klanu, gdzieś tam z jakiegoś sklepu. To jest akcja propagandowa Układu Warszawskiego przeciwko Woltowi, nie? Więc jakieś takie rzeczy robili, że tam tak nie lubili się bardzo. No tam Smack Beat Records, który powstawał. No to tam imprezy woltowe oczywiście, tak? Więc takich to unikatowe rzeczy mega to są. Takich rzeczy, ale... A właśnie, a to pokaż mi bliska, znaczy ten, bo ja chyba któryś z nich mam, tylko że w większym formacie. No, to ja mam. Wiesz, tutaj tak naprawdę, zobacz, to jest większość, to są te woltowe imprezy, no, ale to, gdzieś tu... Kurde, ale gdy masz oryginały, to zarąbista rzecz. Ale wiesz co, gdzieś tutaj okay. Czekaj, jest tu czy nie ma? Ach, ty dużo tego masz. Nie, wiesz co, tu nie ma, ale to gdzieś jeszcze powinno być. Właśnie te, które były przerabiane przez Fausta bodajże. Takie, które wrzucaliśmy... Ale przeciwko? Tak, gdzie tam było, wiesz, oczywiście jechane na wolta. Gdzieś też miałem, nie pamiętam gdzie, ale... Wiesz, robiliśmy czasami tak, że jak chodziliśmy, dawaliśmy do komisu nasze płyty, to między ulotkami, wiesz, po prostu wrzucali oni te swoje ulotki, nie? Więc, dobra akcja propagandowa. Tak, przeciwko. Takie jazdy były, nie? Takie fajne rzeczy, takie czasy. No. Ale to trzymasz. To są fajne rzeczy, bo no wiesz, to jest właśnie mega pamiątkowa rzecz, a przede wszystkim unikatowa. No, wiesz, dla jednych to są śmieci, no, nie? No tak, oczywiście, ale wiesz co, wydaje mi się, że jakby jakieś takie muzeum się zainteresowało i zrobiło na przykład w Warszawie, a przecież Warszawa ma bardzo duży potencjał hip-hopowy do zrobienia takiej wystawy, to wydaje mi się, że kurde, to takie rzeczy to by było z pocałowaniem ręki. Takim grubym pocałowaniem. Ja oczywiście przez tyle lat pewnie kilka razy się zastanawiałem, czy tego nie wyrzucić, czy coś. Wiesz, to było trochę tak jak z kasetami, wiesz. No tak. Miałeś kupowane kasety, ale stwierdziłeś, że coś jest beznadziejne, więc po prostu to kasowałeś, nagrywałeś coś innego, tak? Oczywiście. Jak ja dzisiaj o tym myślę, no to te wszystkie kasety, które ja pokasowałem, jakbym dzisiaj miał, to podejrzewam, że były o wiele bardziej, wiesz, wartościowe, niż to, co ja sobie później nagrałem. To tak jak z tymi, co mówiłeś o tym polskim hip-hopie, co tak. Jakby się pokasował, no to też by już tego nie było, a tam może coś ciekawego jest, wiesz. No tutaj na przykład, na przykład chyba mój pierwszy kontrakt w cudzysłowie, Sonic Records, czyli dokładnie to, ta kaseta twoja, czyli Szkoła Życia, ja dostałem coś takiego. Pamiętam, był telefon do Drucha Sławka, czy chcesz być na składance? Ja mówię, kurde, człowieku, no oczywiście, że chcę, tak? Wiesz, dla mnie to był w ogóle szok, nie? Że on do mnie zadzwonił, że chce w ogóle mój kawałek tam umieścić, nie? No ja też do tego chciałem przejść właśnie, jak ty, że tak powiem, tam się znalazłeś na tej składance. Wiesz co, tutaj jest kawałek gramofon. Mam gdzieś nawet tą audycję, a nawet nie wiem, czy chyba nie jest na YouTubie, albo była, albo jest. Audycja od Drucha Sławka, to jest kawałek, który, ja się śmieję cały czas, że do dzisiaj, który on wtedy, pamiętam, jakby w radiu powiedział, że to jest jego osobista nagroda Drucha Sławka za ten kawałek, ponieważ tam byli, wiesz, samplowani breakouci. I on się tym tak zajarał, że prawdopodobnie dlatego, wiesz, ten kawałek się znalazł po prostu na tej kasecie, tak? Więc dla mnie to jest po prostu super i ekstra, że wiesz, że on w ogóle to docenił. No, historia jakaś tam, tak? Co to jest? Te rzeczy, o których ci mówiłem dzisiaj już, nie? Czyli jakby wiesz, co to jest? Umowa? Co to jest? Nie, bo my, wiesz, jak założyliśmy skrytkę pocztową, to oprócz tego, że dostawaliśmy demówki, że dostawaliśmy jakieś listy i tak dalej, dostawaliśmy też oferty od różnych firm. A że byliśmy słabi w biznesie, można powiedzieć, no to jakby kiepsko to wykorzystywaliśmy też, tak? Ale na przykład nam, wiesz, proponowano i nagrywanie klipów i jakieś, tylko oczywiście za pieniądze, tak? No bo jakby każda firma już myślała, że jeżeli to jest wytwórnia, no to będzie, wiesz, trzepać hajs, tak? No na przykład zespół Hajer, nie wiem, nie znam, nie pamiętam, ale list taki, wiesz, z opisem, wiesz, zespołu, czy ich nie wydamy, tak? Więc mi się to podobało strasznie, chociaż
czasami odpowiadałem na te listy, czasami w ogóle nie wiedziałem, co mam napisać, nie? Mm-hmm. O, a tu są moje wspaniałe listy od mojej fanki, która nazywała się Bona. Dziewczyno, nie wiem, gdzie jesteś, ale... Królowa Bona. Tak, ale ja dostawałem takie piękne listy. O, super, ona w ogóle rysowała. I pamiętam, że to też od niej. Gdzieś tutaj będę miał, zaraz ci pokażę. Wow, że nawet zobacz, na kopertach ja dostawałem takie rzeczy. O, ładnie. Że to jestem ja chyba, a tutaj zobacz. Ciach, tylko czekaj, schowam adres, bo może jeszcze tam mieszka. Nie? Więc no, super, nie? Bo jakby, fajno, tutaj następne jakiś ten, tak? I oni wszystkie były, wiesz, coś namalowane, z drugiej strony namalowane, nie? Więc fajna sprawa, do dzisiaj to gdzieś tam trzymam. A to druga dziewczyna. Może ktoś się odezwie do ciebie. Druga to dziewczyna. Ja pisałam. Śmiało, zapraszam. To z Zielonej Góry też dostawałem też bardzo dużo listów. I pamiętam nawet od tej dziewczyny, ona nawet jakieś chyba logo mi robiła. No chyba tak, już nie pamiętam dokładnie, ale... No mnóstwo jakichś listów właśnie takich. Ja, wiesz, ja to wszystko zostawiałem. Generacja lunatyków. Nie mam pojęcia, ale to też kolejny list z prośbą o wydanie. To jest jakieś zapiski chyba do jakiegoś klipu. O, tu ktoś się rozpisał. Tutaj. O, a tu na przykład jest list od, wiesz, od kogo? Od MCN. To była taka dziewczyna, mistrzyni co niszczy. Ona z Poznania. Wydała jeden nielegal. Ja tam zrobiłem jej jeden bit. Jeden bit zrobił Doniu. A resztę nie pamiętam, kto już tam. W każdym razie to też była taka raperka, która no gdzieś tam zapowiadała się spoko, nie? Natomiast no gdzieś odpuściła, tak? I stwierdziła, że jednak nie chce w to wchodzić i tyle. Natomiast no mieliśmy kontakt i ja mam dwa kawałki. Znaczy jeden kawałek z nią, drugi dla niej był zrobiony, nie? Więc też z nią ten, no tutaj proszę, następni jacyś. O. No, fajne rzeczy, nie? Jakieś to nie wiem, to jest. To jest jakiś... żebym jeszcze wiedział. Avers. Ale to fajnie, nie? Fajnie rysowane, nie? Piron. Też nie wiem, no ale podejrzewam, że może część z tych chłopaków, może ktoś kogoś kojarzy, nie wiem. Tu jakieś takie rzeczy nam rysowali, nie? Więc... Fajna pamiątka właśnie, no. Jest, doceniam, mnóstwo, że to wiesz, mnóstwo papieru, natomiast no, jakieś tam nowa era, jakieś. No tutaj właśnie, tu jakieś próbki takie. Jakieś próbki do logo Janek Records, bo ja wtedy chyba. Oczywiście tam coś było stworzone, ale jakieś tam takie. No i takie różne rzeczy. A co tu jeszcze mamy? To raczej nie związane z muzyką bezpośrednio, w sensie moją tworzoną. Natomiast też mieliśmy, w zasadzie chyba z Nomadem mieliśmy obydwaj takie jazdy, że na przykład to jest zeszyt, w którym ja sobie wypisywałem artystów, których gdzieś tam znałem i pisałem, wiesz, jakie oni mieli albumy, albo jakie, wiesz, i to wszystko było w zeszytach, tak? To było w zeszytach, a nie w internecie, bo no wtedy, tak, no wiadomo, wtedy tak, jeszcze internet, wiesz. Ale skąd wy tą wiedzę czerpaliście? Wiesz co, tak naprawdę z Source'ów, w Empikach, tak naprawdę z niemieckiego Bravo, w którym też pojawiały się różne wspominki, wiesz, hip-hopowe. Głównie z gazet. Głównie z gazet, tak. Mm-hmm. No, a to jest na przykład mój spis kaset i płyt, gdzieś tam w jakichś tam czasach, podejrzewam. Oczywiście nigdy nie skończony, bo to tak zawsze jest. No. Znaczy nie zawsze, no ale u mnie tak było, że wiesz, ja zapisywałem wszystko, co było przegrywane, kupowane, potem już było dopiski CD, jak było CD, tak, no i wiesz, i jest, tak, więc no, to jest to. A, no i co, i oczywiście najlepsza jeszcze sprawa jest taka, że, no to już, to chyba to najlepsze do pokazania będzie. Zobacz. Ale tu już niestety nie rozczytasz nawet nic, niestety. Jak te, jak jest to, te Wałęsy jakieś. No, tak. Z SB-ta. Nie, ale też tutaj są na przykład, wiesz co, teksty na przykład właśnie na próbę mikrofonu, tak? Aha. Jeszcze gdzieś są, więc... kurde, to ciekawe, no. Tak? Kiedyś pisało się na kartkach teksty, no serio. Nie na telefonie. Do dzisiaj w zasadzie... Chociaż zdarza mi się już też na telefonie czasami pisać, ale jednak wolę sobie wypisać to na kartce.
Zresztą będę miał taki kawałek na nowej płycie 16 kropek. 16 kropek, które zawsze sobie stawiałem na kartce, zaznaczając, wiesz, ile ma być wersów. Żeby było śmiesznie, te 16 kropek, dlatego będzie taki kawałek, ponieważ znalazłem gdzieś tekst chyba Rakima czy kogoś. I jak ja usłyszałem, że on to powiedział, że wiesz, że te 16 kropek sobie stawiał na tym, ja mówię, ja pierdzielę, człowieku, w ogóle to jest rap, nie? Wiesz, ja robiłem to samo, nie? Więc, że ta sama super koncepcja. Tak, ta sama koncepcja, nie? Więc no mnóstwo makulatury, która wiesz, jest jakąś tam historią dla mnie, nie dla świata, podejrzewam, tak, ale jest, tak? A ty wiesz, akurat niektóre rzeczy myślę, że są dla świata, wiesz, no nie mówię o listach, tak? Listy są no, dla ciebie. No wiadomo, tak. Ale w sumie no, jest jakaś też historia po części Janek Records, no, która gdzieś tam sobie istniała, to jest raz i coś tam wydała, a dwa, że no jednak takie właśnie ulotki, czy właśnie te rzeczy, które pokazywałeś a propos imprez Volta i nie tylko, to. Bo to są fajne rzeczy, nie? Bo to są naprawdę historyczne, a tym bardziej, że w oryginale one są nie zachowane, tak jak one wtedy były. Więc jeszcze bardzo... jedną rzecz mam, poczekaj. Jeszcze miałem ci coś pokazać, bo ci o niej nie mówiłem. No. Tylko, o. Jeszcze mam taką tubę. Okay. Magiczną. I to nie jest broń. Natomiast... A, plakaty? Natomiast to są plakaty. O, o Jezu, tylko nie wiem, czy... Ale tu są plakaty. O, na przykład jest taki... plakat koncertu z 16 kwietnia 2001 roku. Zgadnij kogo? W Warszawie. Nie wiem, to DJ Twister, DJ Felix, DJ Jan Marian. Guru jakiś? Pod spodem jest. No, grupką, tak, grupką, nie? Nie wiem skąd ja te plakaty brałem, czy ja, wiesz, ze ściany zrywałem, czy nie, nie pamiętam. Tutaj to już są plakaty, które w jakichś naszych imprez też. Dni ochoty na przykład, o, proszę. Ale żeby było śmiesznie, tu jest chyba impreza jedna z imprez promocyjnych dla propagandy. Gdzieś tam coś takiego, tak? No, pokazy breakdance. No, więc, no wiesz, jest, no, no jak był hip-hop, to było wszystko. No wiadomo, tak? A nie, że tylko hajs. A nie, że tylko hajs, tak, dokładnie. Więc jakieś z Łodzi pamiętam. Też graliśmy. Nie wiem, czy coś widać, nie widać. Nie widać, widać. No w każdym razie, no jakby wiesz, plakaty to też jest jakby taka część, która. Nie, to jest bardzo fajna rzecz. Ja na przykład mam. Ja mam na przykład kinowy plakat z Blokersów, wiesz. Nie, na przykład. Jakieś tam mam pojedyncze takie rzeczy, nie? Ale, no, ale nie takie aż tak mocno stare. No. Tutaj nie, to są wszystko to samo, bo to wiesz, tych plakatów czasami. No, kilka. Tak, to, no, to leżało pewnie. Ale fajne, fajne. Dużo. A to jest. A to, o, to a propos kolegi z drukarni. To są rzeczy, które ja sobie miałem w zasadzie w całym moim pokoju. Wiesz, na takim formacie wydrukowane z kaset, nie? Różne zajawki z kaset, nie? Czyli tam... Ale to w takiej jakości? No, no, to było powiększone po prostu, nie? Wiesz, ale to nie widać, żeby wiesz, to było, wiesz, jakby zeskanowane przykład, i tak... To na przykład jest, zobacz, nie? Z kasety skresłane, nie? Żeby było śmiesznie, część tych plakatów jest na naszym tym ostatnim klipie Podziemnego Frontu. Na ścianę sobie przyczepiliśmy, wiesz, żeby gdzieś tam było, nie? No mnóstwo fajne, tego fajne, wszystkiego. Fajne. Póki jest gdzie to trzymać, to trzymam. Jak już nie będzie gdzie trzymać, to nie wiem, odezwę się do ciebie. Tak, to mi przekazuj. I zabierzesz wszystko. Ja będę wszystko, wiesz, bo ja będę się z tym męczył, nie? No, w piwnicy no. położę, nie leżało. Tak. Ale nie, dla historii to są bardzo ważne rzeczy, uważam, bo myślę, że z czasem takie rzeczy będą, znaczy one i tak już nabierają, że tak powiem, na wartości, ale też mogą się przydać, naprawdę mogą się przydać. Szczególnie, głównie mówię tutaj o wystawach jakichś, jak być może kiedyś coś powstanie, to, no to myślę, że to są fajne rzeczy, no artefakty, wiesz, których ludzie nie mają. Nie? Pytanie, wiesz, czy ktoś będzie chciał na to patrzeć, to oglądać, nie? Bo... Mi się wydaje, że to jest historia ale, i... Ale myślę, że są tacy ludzie, nie? Że jakby, wiesz, no... Może my patrzymy też tak, że jakby... No wy w tym byliście, ja też, wiesz, tak, w tamtych latach, ale dla historii, wiesz, już teraz to już jest historia, a za kolejne 20 lat to ludzie powiedzą, Jezu, wiesz, tam jakieś plakaty w taki sposób robione, bo nie wiem, jeszcze tam ulotki jakieś w ogóle. Tak, moja córka właśnie, wczoraj jak moją córką rozmawiałem, coś mówiła o jakimś prehistorycznym kimś, kto ma 40 lat. Ja mówię, tak? Serio? No to masz
prehistorycznego ojca, nie? Więc spoko, nie? A propos prehistorycznego ojca, chciałem jeszcze, bo Paweł powiedział, że ten obraz, który jest za nim i który przedstawia właśnie kasetę magnetofonową, to malował Yakuza. Tak, na właśnie tam, Pawła tak. 40 urodziny, także bardzo fajna rzecz, jak wszedłem to od razu ją zobaczyłem, od razu się rzuciła mi w oczy. Także... Mam, nie wiem, ale chyba jedyna taka kaseta, ja nie wiem, czy on jeszcze kiedyś tam malował też kasetę, tak, konkretnie kasetę. Natomiast tak, to prezent urodzinowy, no Yakuza, wiesz, to jest mój ziom od tak naprawdę od próby mikrofonu, tak? To wiesz, to z nim też, jeżeli chodzi o rap propagandę, no to on był jakby takim pośrednikiem między, wiesz, ja jeszcze wtedy internetu do końca tak, wiesz, nie kumałem, on już tam w tym siedział, więc on mi bardzo dużo pomagał, tak? On wchodził w ten hiphop.pl i tak dalej, więc no, to, a poza tym to wiesz, no, tak mu zostało, on zawsze był takim organizatorem też, tak? Więc, no tak, no, mamy do dzisiaj kontakt w zasadzie, więc spoko. Jak to było z tym undergroundem u was? Znaczy głównie to chodziło o Układ Warszawski, no ale czy ty się też z nimi gdzieś tam jakby kumplowałeś i tak dalej. Z czego to wynikało, że wy chcieliście być jakby od tej sceny warszawskiej, znaczy odbić jakby od niej i być jakby właśnie w przeciwieństwie do nich? Z czego to wynikało? Że to wynikało z tego, że wam się nie podobał ten klimat? Czy to jest coś innego? Znaczy myślę, że tak, no podstawą to na pewno było to, że... Ja myślę, że my zaczynaliśmy w podobnym czasie, nie? W sensie tworzyć jakieś tam swoje rzeczy, tak? Myślę, że ta ekipa tak zwana Voltowa, mimo jakby tam byli pewnie ludzie z różnych środowisk, tak? Natomiast na pewno mieli więcej możliwości, żeby jakby zacząć to robić tak na większą skalę, tak? A druga sprawa, że jakby no rzeczywiście bity samego Volta, o których tam dużo wiesz, ludzi mówi, że są super, ekstra i tak dalej, nam się wtedy to nie podobało, tak? Nam się wydawało, że one w każdym jest to samo klepnięcie i jakby wiesz, no to były takie czasy buntu trochę, no dla nas, a to wszędzie, my chcieliśmy, to w każdym wiesz, tak? Mieście tak było, tak, wiesz, my chcieliśmy jedno być usiadłeś z drugim, wiesz, tam nie tak. Lubiło, to było jakby w miarę normalne, tylko zastanawiam się właśnie, z czego ten taki bunt do muzyki i taka, wiesz, stawanie, że tak powiem, okoniem do tej sceny. Wiesz, tutaj też trochę było, myślę, że my się bardzo jakby skumaliśmy ze Sławkiem, nie? Jakby tam byliśmy często, nawet jak nie w audycji, to tak jak ci mówiłem, tak? Siadaliśmy, wiesz, tam na schodach i po prostu byliśmy tam, tak? I pamiętam, że wiesz, że to trochę się tak zaczęło robić, wiesz, tu Sławek, tam Bogna, jakieś tam dwa obozy powiedzmy. Rzeczywiście Układ bardzo mocno jakby bronił tutaj jakby, wiesz, tego obozu Sławka, tak? No i myślę, że to wiesz, to samo wychodziło z siebie, tak? Tutaj jakiś tam diss na Volta niby, tam Volt gdzieś na okładce coś tam na Układ napisał, wiesz, jakieś takie rzeczy, ale rzeczywiście chcieliśmy być bardzo anty do jakby oficjalnej tej, która się tworzyła scena, tak? Jakby stwierdziliśmy, że my robimy coś zupełnie innego niż oni, tak? Nam się wydawało, że oni wszyscy piszą o tym samym, tak? Że jakby wiesz, no, jakieś takie porównywania, to już Układ jak robił, tak? Że tam lanie wody i tak dalej. No rzeczywiście było dużo podobnych rzeczy, tak? Dzisiaj to jest historia jakby ogólnie polskiej sceny i tak dalej. Okej, jakby wiesz. Natomiast wtedy to było bardzo buntownicze, tak? Z naszej strony i rzeczywiście, ale z drugiej strony też była taka sytuacja, że przez to, że my byliśmy anty do nich, nie mieliśmy możliwości też jakby, wiesz, gdzieś tam, może nie rozwijać, ale gdzieś tam robić rzeczy, które zaczynała robić cała Warszawa, powiedzmy, tak? Bo oni jakby, wiesz, skupiali niby jedną stronę, tak naprawdę, tak? Ale dużo osób do nich szło, bo jakby było wiadomo, że tam coś powstaje, tak? A my byliśmy zawsze anty. Tak, więc miało to swoje takie, wiesz, dwie no strony, tak? No plusy, a minusy. W ogóle nie mieliście żadnych propozycji z jakichś wytwórni takich, no powiedzmy, na wtedy, które były hip-hopowe? Nie, wiesz co, znaczy ja wystąpiłem jeszcze na takich dwóch składankach WWA 022, to było, i Independent Rap, nie wiem, czy kojarzysz. A na kasetach one brzmiały? Nie, na kasetach nie było, na pewno było na płytach. Do tego nie kojarzę. Okej. Okay. Więc tylko ja tam jakby ze swoimi solowymi rzeczami, tak, byłem. Natomiast takich oficjalnych wytwórni nie. Nie, ja myślę, że to też było pokłosie tego, no właśnie, że to było to anty, tak? I jakby
wydaje mi się, że wiesz, Sławek, który nas znał i który gdzieś tam no, cenił to, że jakby my jesteśmy tacy niezależni i tak dalej, bo on zawsze jakby w tą scenę undergroundową bardzo mocno tam wtedy, tak, jakby był zaangażowany też. Ale to rzeczywiście blokowało nam dojście do jakichś no, takich tak. rzeczy, które gdzieś tam się... publiki tak, i pewnych tak, rzeczy, tak. możliwości, tak jak mówisz, no tak. Z perspektywy czasu teraz to możesz ocenić, wtedy tak, tego nie oczywiście, wiedziałeś. Oczywiście, wiesz, że to się tworzyło, wszystko to było surowe, nowe i w ogóle tak. wiele rzeczy, no nie? Tak. Także no tak. No tak, trochę jakby już o niej mówiliśmy, o rap propagandzie właśnie. Mhm. Bo to stworzyłeś ją ty? Tak. Całościowo? Całościowo. 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 Okej, okay. No tam też, też dostałem ją w prezencie w ogóle od ciebie, tą płytę. Mam ją. Jedną z nielicznych płyt, które mam, okay. ale mam. Tak. W każdym razie właśnie tam chciałem powiedzieć i zapytać o tę datę, ale to już, że tak powiem, się wyjaśniło. Natomiast właśnie tam na przykład pojawił się, tak, no jakby cała wasza gwardia, tak, układ warszawskiej konstruktury, tak. ale też właśnie DJ Spox chyba, tak, właśnie. Tak, duże P, którego ja wtedy tak, ja poznałem wtedy Spoxa i duże P, nie pamiętam wszystko, czy przez Nomada, czy przez kogoś innego. Ale wiesz, P wtedy też był trochę kontrowersyjny. On też nie był, wiesz, gdzieś tam za jedną stroną, tak? Więc rzeczywiście, no wiesz, ja zbierając tych ludzi, oczywiście zbierałem ludzi, których poznawałem, tak? Ale też poznawali mnie z niektórymi ludźmi, tak? Czyli wiesz, pojawili się tacy ludzie jak ekipa Melange, których ja jakby w ogóle nie znam do dzisiaj. Ja jakby, wiesz, ich widziałem może ze 4 razy w życiu przy nagrywkach, tak? Potem się już nie widzieliśmy, nie? A to byli jacyś tam znajomi, znajomych, ktoś tam, tak? Pojawili się, nagrywamy, okej, nagrywamy, tak? I wiesz, i te kawałki powstawały, nie wiem ile czasu tak naprawdę była nagrywana, to potem już teraz nie pamiętam zupełnie. W ogóle, wiesz, sama nazwa płyty Rap Propaganda, to żeby było śmiesznie, to znowu jest historia związana też z Nomadem. Dlatego, że my jadąc, nie pamiętam już też znowu, gdzieś tam, ale wiem, że to było chyba w pociągu. I ja mówiłem, że robię taki kawałek Rap Propaganda. Nie? I zaczęliśmy tak rozmawiać, nie? I w pewnym momencie, ty, ale Rap Propaganda to jest zajebista nazwa. Nie? Ja mówię, ty, to ja zrobię taką płytę, nie? No i na początku chyba to też był pomysł, że to będzie moja płyta, ale później stwierdziłem, że robię na tyle dużo muzyki, zacząłem robić wtedy. I też już zacząłem się poznawać, wiesz, z Simonem, Simonidesem, z Infamią, czyli tam, wiesz, z tymi ludźmi, z którymi do dzisiaj nagrywam, tak? To przez Yakuzę. To też dziwne, bo w zasadzie większość tych ludzi była zbrudna, a ja ich wcześniej też jakby nie znałem. No ale to młodziaki, w porównaniu ze mną, tak? Byli, więc mogłem ich wcześniej też nie kojarzyć, tak? Natomiast no to te, ja chciałem, żeby ta płyta to były też takie, wiesz, dla mnie to była nowość, ale dla tych ludzi to były w ogóle pierwsze kroki, tak? To były ich pierwsze kawałki zarejestrowane w ogóle gdziekolwiek, tak? Wiesz, tak naprawdę kawałek dużego P to też jest jego pierwszy kawałek zarejestrowany, tak? Ten Labirynt, tak? Więc z tego co ja wiem, no nie kojarzę, żeby, wiem, że później jeszcze robił Nielegale, później oczywiście te oficjalne płyty, ale to był chyba jego pierwszy zarejestrowany kawałek, wiesz. Nawet powiem ci szczerze, że mam też z nim kontakt i kilka dni temu z nim rozmawiałem. Nie powiem ci na razie w jakiej sprawie, ale w każdym razie rozmawialiśmy o freestylu. Ja mu mówię, Marcin, człowieku, ja pamiętam jak ty ze mną jechałeś do mnie do domu, żeby nagrywać ten Labirynt. Wsiedliśmy do autobusu i ty zacząłeś mi freestylować, nie? Ja w ogóle byłem taki, wiesz, w szoku, tak? A ty po prostu całą drogę, jak jechaliśmy tam autobusem, wiesz, mi rapowałeś. Ty po prostu, wiesz, taka energia, wiesz, z nim była. No i rzeczywiście, no mówię, fajne czasy, tak? No i to są właśnie te historie, wiesz, które gdzieś tam ja mam cały czas w sobie. Ja mogę komuś je poopowiadać i się wtedy super czuję, jak opowiadam o tym, tak? Natomiast to nie są historie z tak zwanego oficjalnego obiegu, czy jakby z oficjalnej historii tego rapu, tak? No, ale wiesz co, z drugiej strony, tak? Właśnie mnie osobiście, myślę, że osoby, które gdzieś śledzą mnie, moje działania, właśnie takich historii chcą, bo to, że wiesz, w Ślizgu, czy w Klanie, czy w czymś tam były opisywane historie, które każdy zna, no to fajnie, już je każdy zna, a takich historii właśnie dużo osób nie zna, ja sam ich nie znam, dla mnie to jest nowa wiedza, nowa historia, znaczy nowa historia w cudzysłowie, tak, o której się dowiaduję i no i to jest właśnie to, nie? Więc właśnie i można się czegoś fajnego dowiedzieć.
A przy okazji, ty masz fajne wspomnienia i jakby sentymentalnie, wiadomo, do tego wrócić. No a my możemy się czegoś no, bezpośrednio od ciebie i z pierwszej ręki, tak powiem, dowiedzieć. No dla mnie to jest właśnie, po to też to robię, no nie? Mm-hmm. Bo dla mnie no, to jest właśnie zajawa, ale też właśnie nowe rzeczy, no nie? Mm-hmm. Więc właśnie to przy okazji gdzieś tam. Okay. No i później gdzieś tam jakby założyliście właśnie Podziemny Front. To mhm. było troszkę później, już grubo po 2001 roku, no ale, mhm. znaczy nie wiem właśnie w sumie, bo może założyliście wcześniej, ale później wydaliście się później. Pomysł na Podziemny Front to tak naprawdę powstał, jakieś tam mieliśmy spotkanie z konstruktorem, ja, Szymon i konstruktor tak naprawdę. Mhm. Wiesz, wcześniej robiliśmy też takie rzeczy, jak nie wiem, projekt Kedyf, nie wiem czy kojarzysz, tak? To na przykład jeden kawałek powstał projektu Kedyf, co prawda, mhm. ale to był taki, jeszcze nie był modny wtedy tak zwany rap patriotyczny, nie? Okay. I my zrobiliśmy kawałek, który był trochę hołdem dla Warszawy, ale bardzo mocno związany z powstaniem warszawskim, mhm. bo jakby się działo to w nas, wiesz, od długiego czasu, chcieliśmy taki kawałek zrobić, nie? Niestety w tym czasie zaczęły powstawać bardzo dużo tego takiego patriotycznego rapu. Nie, po prostu wiesz, po tak naprawdę po roku, gdzie ten nasz kawałek trafił i wiesz, pamiętam byliśmy wiesz na nagraniu w TVN-ie, w jakichś Polsatach i tak dalej, bo to było fajne, nie? Mm-hmm. Ale jak zaczęły powstawać te właśnie takie rzeczy, wiesz, takie, no ja to nazywam trochę pseudopatriotyczne, mm-hmm. tak, bo dla mnie to takie trochę nie jest fajne, to ja stwierdziłem, nie, musimy się od tego odciąć, tak, bo jakby ja nie chcę w tą stronę iść, tak? Mm-hmm. Bo to miał być bardziej hołd dla Warszawy i dla tych ludzi, a nie politycznie, nie? A my na przykład dostawaliśmy maile z organizatorów, wiesz, PiSu, nie? Którzy okay. chcieli ten kawałek na przykład połączyć na przykład z katastrofą smoleńską, tak? Co? Serio. Ja dostałem takiego maila, nie? Bo tam było coś tam, gdzie jesteś panie prezydencie, tak? Czy coś takiego. No i oni to już chcieli wykorzystać, tak? Więc ja mówię, nie, absolutnie odcinamy się w ogóle od jakiejś takiej polityki chorej, wiesz, nie, to jakby nie w tą stronę, tak? I później rzeczywiście, później jak zaczęliśmy się trochę częściej spotykać znowu z konstruktorem, bo to były, wiesz, takie historie, częściej się spotykaliśmy tutaj, częściej z jednym, z drugim, tam z Nomadem, potem mieliśmy jakąś tam przerwę. Gdzieś tam oczywiście krążyliśmy wokół siebie cały czas. Ale rzeczywiście z tym konstruktorem zaczęliśmy się częściej spotykać. No i powstał pomysł na ten Podziemny Front. Mhm. Na początku we trzech, potem dołączył Lucjan. No dzisiaj już znowu jest tak, że nie ma konstruktora, natomiast jest Szymon i Lucjan i ja. I z dużymi przerwami, z dużym, wiesz, opóźnieniem, ale robimy cały czas sobie jakieś tam rzeczy. Tak, teraz robimy naszą nową płytę i musi wyjść, no. Tak sobie, tak, wiesz, założyliśmy sobie, że ten rok to jest ten rok, no, nie? Tak, więc... My już z Pawłem porozmawialiśmy przez telefon ostatnio na ten temat, co nieco się dowiedziałem. Natomiast, no to tak, no to jest ciekawe, także no cóż, mogę powiedzieć, no czekam i oby się, że tak powiem, spełniło i mógł, żeby ta płyta wyszła. No, prędzej czy później wyjdzie, wiesz, pewnie. To co słuchaliśmy przed chwilą, wiesz, Apollo Browna, co powiedział, tak? To jest pasja, tak? No, niezależnie od tego, wiesz, co będzie, co nie będzie, tak? To jest pasja, no i tyle. No, to jest hip-hop i ma tak być, nie? Zaraz pokażę wam również półki pana Pawła, na których znajdują się kasety, ale również winyle, więc za chwilę to pokażemy, bo też jest co pokazywać, jest sporo fajnych rzeczy. No i cóż, także to na pewno. Natomiast jeszcze chciałem zapytać o twoją tą jakby działalność producencką, mhm. bo ty cały czas działasz, jakby produkujesz bity, robisz i mhm. tworzysz. Natomiast od czego u ciebie to się zaczęło? To znaczy na jakich programach na początku mhm. tworzyłeś i na jakim sprzęcie? Wiesz co, nawet sobie o tym ostatnio myślałem. Mhm. Tak naprawdę, no na początku to wiadomo, że to było tak samo jak i tam z Nomadem, że my, wiesz, mieliśmy albo dwukasetowy magnetofon, albo nawet dwa takie magnetofony i zgrywaliśmy sobie tak zwane lupy, tylko wtedy te lupy to były, wiesz, z kasety powiedzmy te kilka sekund, cofałeś znowu, więc one nawet czasami nie były, wiesz, równo, tak, no, nie było, ale jakby tak powstawały pierwsze bity. A później tak naprawdę jeden z moich kolegów z osiedla dostał Amigę. Oczywiście to była pierwsza Amiga na osiedlu, nie? Więc wszyscy do niego przychodzili grać, tak? Ale przychodzili grać i on jakby wśród tych dyskietek, bo kiedyś były dyskietki, coś takiego jak dyskietka, na jakiejś giełdzie jak kupił gry, to kupił też z jakimś programem. To był
nie pamiętam, Fast Tracker, Sound Tracker, to jakby te takie różne odłamy były tego trackera. Jak ja to u niego zobaczyłem, no to mi się to strasznie spodobało, bardziej niż gry, tak? I przyszedł taki moment, kiedy on, wiesz, się znudził tą Amigą i chciał ją sprzedać, nie? Ja nie pamiętam, czy to było za pieniądze, czy to było na zasadzie jakiegoś barteru, wymiany za jakieś rzeczy, które wtedy on bardziej potrzebował niż ja, tak? W każdym razie ja przyjąłem tą Amigę z zielonym monitorem, znaczy w sensie wyświetlacz taki był zielony, też kiedyś takie były rzeczy. I tak, i na tym to była Amiga 500 z dodatkową kartą dźwiękową jakąś chyba, sam Blaster to też już był chyba, więc na tym zaczęły powstawać bity, na tym powstała cała próba mikrofonu. No właśnie, to nie było tak, że wiesz, że mogliśmy rejestrować sobie dowoli, co chcieliśmy, tak? Tam były cztery ścieżki, no tak. Tak, na których, wiesz, mogłeś wgrać jakieś tam fragmenty i tyle, tak? I jakby zero więcej możliwości, tak? Natomiast to było fajne, bo to było też bardzo rozwijało twórczo, tak, nie? Tak, bo musiałeś sama kombinować. Tak, wyrobić się w tym, co jest, nie tak jak teraz, że możesz zrobić i wrzucić wszystko, tak? No, no. Więc to było fajne i mi się to strasznie spodobało i rzeczywiście jak ta Amiga trafiła do mnie, no to ja już nie robiłem nic innego, tylko siedziałem przy Amidze, tak? Jakby wiesz, to już nawet momentami było tak, że jak do mnie, wiesz, przychodzili koledzy z podwórka i wiesz, chcieli mnie pociągnąć, no wiem, nie, bo wiesz, bo robię muzykę, nie? Więc to było już ciężkie, nie? Ale rzeczywiście się bardzo mocno wciągnąłem w tą Amigę, tak? I miałem ją przez długi czas, nawet jak już ludzie mieli pecety, tak? I tworzyli muzykę na tych pecetach, to, no to dla mnie to jeszcze była, wiesz, straszna nowość, nie? No, no, no. Ja byłem, wiesz, Amiga cały czas, nie? Więc i co też jest śmieszne, jeżeli przejmiesz te kasety, które tam są i gdzieś tam ktoś do nich zajrzy, to tam są też bity z Amigi gdzieś pozgrywane. O. Takie, których nie ma, wiesz, na próbie mikrofonu, nie? Więc no kosmiczne rzeczy, nie? No, no. Jak ja czasami tego słuchałem, to wiesz, ja się sam dziwiłem, że ja to zrobiłem, nie? Że to jest, kurde, fajne, nie? No, no, no. Że to jest proste, wiesz, takie toporne, ale fajne, nie? Że, surowe na swój sposób, tak, inne, tak, no wiadomo. Tak, tak, tak. I odzwierciedla ten czas, nie? Tak, tamten czas. A później jak już przyszedł, wiesz, przyszły pecety, to na jakimś tam pierwszym, no to już a propaganda już powstawała, wiesz, na pececie, nie? A teraz na czym pracujesz? Na jakich programach? Wiesz co, od momentu jak miałem peceta i od pierwszej wersji programu Acid, do dzisiaj mam Acida. Okay. Wiesz, ja próbowałem. Tak, ja próbowałem, co jest, tylko wiesz, co jest zabawne, że jakby ten program jest tak mało popularny, że czasami jak ja o nim mówię, to nikt w ogóle go nie zna, nie? Wiesz, jakieś Cubase'y i tak dalej, wszyscy jakby zaczęli na czymś takim pracować. A ja w pewnym momencie sobie stwierdziłem, że po co ja mam się uczyć od nowa jakichś innych programów, tak? Jak ja ten znam. No jeżeli daje ci takie możliwości. Wiesz, tu mi nic więcej nie potrzeba, tak? Ja tu potrzebuję, wiesz, pociąć sample, dograć jakieś instrumenty wirtualne ewentualnie i tyle, tak? Ja nic więcej jakby tu nie potrzebuję, tak? Ja sobie podłączam, wiesz, machine albo podłączam sobie klawisze, tam dogrywam, tak? Jedziesz, świat tak. I ludzie, tak? No są producenci, którzy wiadomo, każdy ma swoje gdzieś tam uprogramowanie, swoje tak, zamiłowanie no, do tak, software'u, że tak powiem i sobie tam działa, nie? Dlatego mnie tak zaciekawiło, na czym ty działasz. Wiesz, ja ci powiem, mam ten machine, tam czasami tnę sample, ale czasem łapię się na tym, że ja wolę sobie w Acidzie, wiesz, wrzucić całego jakiegoś tam wybranego przeze mnie sampa i tam sobie po prostu ciąć, nie? Może mniej to, wiesz, hip-hopowe, mniej atrakcyjne, natomiast no, jak mi jest czasem wygodniej tam to zrobić, to po prostu robię to tam, tak? I tyle. I pracuję. Tobie ma być wygodnie. Tak, i pracuję, wiesz, pracuję na tym Acidzie cały czas, tak naprawdę, nie? Wiesza się, nie jest doskonały, ale stwierdziłem, że już, wiesz, prehistoryczny producent, wiesz, już nie będzie zmieniał jakby oprogramowania. No właśnie, ale on się nie rozwija już dalej? Rozwija się, no, wiesz. Cały czas tam. Tak naprawdę on przechodzi już chyba przez trzecią firmę. Aha, aha. Bo tak. Na początku to był chyba Sonic Foundry, coś takiego. No, okay. Taka firma, później przejęło to Sony, a teraz przejął to Magix, czy tam jakieś, no coś w tym rodzaju. Tak, to jest cały czas ten sam program, ciągle nowe wersje jakieś tam powstają. Oczywiście są, mają dużo więcej jakby rzeczy.
Natomiast to jest cały czas ACID i ja uważam, że akurat jeżeli chodzi o wygląd jakby tego interfejsu całego, jakby programu, to uważam, że jest jeden z ładniejszych. Mi właśnie o tym Fruity Loopsie, o którym powiedziałeś, jak ja to zobaczyłem, dla mnie było obrzydliwe, okropne i ja bym nie potrafił na tym pracować, na tych kwadracikach, nie podobało mi się to strasznie. Tak? Ja nie wiem, może też przez to, że ja się zajmuję też grafiką, więc gdzieś tam jakby to postrzeganie tego, jak coś wygląda, też dla mnie jest ważne. Nie? Więc i rzeczywiście no, ACID uważam, że dla mnie, może to też kwestia przyzwyczajenia, ale rzeczywiście jest ładny, po prostu wiesz, wygląd ma ładny, nie? No, okej. No to dobra, to pokazuję twoje że tak powiem, półki. Także tak u pana Pawła to wygląda. Na górze są troszkę mniej hip-hopowe kasety, ale to nie ma znaczenia. Tu po prostu jest trochę tego, tu już są hip-hopowe, wszystkie elegancko, tu przegrywki. To możesz o przegrywkach powiedzieć, jak skanowałeś, jak drukowałeś okładki, znaczy kserowałeś, najpierw tam skanowałeś, a później drukowałeś. Powiem wam szczerze, że ja myślałem, że niektóre to są oryginały, bo się okazuje, że tak jak tutaj na przykład tak, właśnie Leaders, ja tej kasety nie mam i myślałem, że to jest oryginał, bo to jest tak skserowane i to jest, znaczy skserowane, wydrukowane, że to wygląda naprawdę jak oryginał. Jak to się rozłoży w środku, to w ogóle naprawdę tak, jak oryginał. No mówię, jedyne co nawet ja sam, znaczy no tutaj wiadomo, no to wiadomo, tak, no, że jakby przegrywka, ale tutaj dopiero ja poznałem po tym, że rzeczywiście w oryginalnej kasecie tutaj było wycięte, tak? Bo to była kaseta ze Stanów sprowadzona, no tak, dokładnie, bo w Polsce nie było. Tak, więc było wycięte. A rozruszył, to zobaczycie, zobaczcie. Ja myślałem, że to jest oryginał, bo to w ogóle nie wygląda. Zobaczcie, to i papier ładny. No powiem ci, że człowiek, który mi to drukował, chyba miał mnie dość też, bo ja mu naprawdę rzucałem mnóstwo kaset, które przegrywałem i od Nomada, i od innych różnych ludzi. Natomiast no rzeczywiście sporo tego było. Tak, i ładnie to jest zrobione. Tak, no a jak nie było możliwości drukowania, no to się robiło, wiesz. Samoróbki. Takie rzeczy, tak? No, tak. Jak tutaj, tak? Więc właśnie to tak a propos tego, jak pan Paweł, że tak powiem, ładnie zrobił. Nie? Tak, tak. Nie, ale to jest ładnie zrobione. Ale jak znajdę. Ciekawie. Jak znajdę. No czekaj, nie gangster, nie. Toż ty szukaj, a ja tu pokażę polskie. Dobra. Polskie taśmy, zobaczcie. Bolec, który jest też unikatową taśmą, jeżeli chodzi o singiel, olej całą resztę. Beat Squad. Gramatik, który jest bardzo unikatową taśmą. No i NSP, Kaliber, wiadomo, Leroy, Molesta, Neon. I Stare Miasto, i Salem, i Rico, i Układ Warszawski, i Zip Squad. O, i to zobacz, ciekawostka. O. Proszę, to jest nomadowe pole manewru, taśma matka, nie? O! Więc, no ja nie mam tej taśmy, ani w oryginale, ani tym bardziej w taśmie matka. Więc to ale jest no, to jedyna w ogóle, wiesz. Okay. Na wersję, ale chciałem taką kasetę pokazać, tylko nie mogę teraz znaleźć. A propos tego mojego rysowania. Szukaj. Ja pokażę winyle w tym czasie. Tu zobaczcie, ile Rico ma. Tu jeszcze zobaczcie kasety. Tam jeszcze płyty, CD. Trochę tego jest. A tu winyle, wszędzie winyle. No, taka niepozorna, tutaj tak ładnie napisane, ale zobacz co się dzieje w środku. Czekaj. To jest, oczywiście tutaj nic nie ma, bo to jest zeszyt, ale to jest po prostu, to są dodatki, jakby to dzisiaj powiedzieli, wiesz, do, o, to jest jakieś ich logo było przerysowane. Człowiek. To jest to. A to jest, czas na takie to rzeczy, jest, a to jest wkładka, okładka z tytułami w ogóle, wiesz, tak? No nie, no masakra jakaś, ale rzeczywiście. Zobaczcie, że człowiek miał czas i taką chęć nawet tego, nie? Tak. Zdobycia tego materiału i żeby w ogóle pisać wszystko i tak dalej, nie? To wiesz, takie były czasy. Ludzie naprawdę, też tak robiłem właśnie. Ludzie dzisiaj, znaczy dzisiaj, nie wiem czy dzisiaj, no ktoś kto jakby nie jarał się kasetami czy płytami czy coś tam, wiesz, dla mnie. Ja wiem, że to pewnie powtórzę, bo wiele osób tak mówi, tak? Ale jakby jak kupowałeś już sobie jakąś kasetę czy jakąś płytę i brałeś ją do ręki, wiesz, wrzucałeś sobie do magnetofonu, no i oglądałeś wszystko, wiadomo. A tutaj po prostu czytałeś, potrafiłeś, wiesz, godzinę spędzić na to, żeby każdy, wiesz, każdy wyraz przeczytać na tej okładce, tak? I wiesz, a jeszcze cudowne było, jak były wymieniane sample na przykład, tak? Na samym początku. Już teraz tak podejrzewam, że nie wszędzie to jest, ale
ale można było przeczytać, tak? Można było żyć tą płytą. Tak, nie? Dowiedzieć się coś. Wiesz, tak? No tak, tak, oczywiście. No. Ja się dzisiaj łapię na tym, że jak ja sobie słucham na przykład muzyki na Spotify'u, to ja od razu wchodzę sobie w artystów, producentów, wiesz, jakby sprawdzam, kto tam jest, nie? Także zobaczcie, jest tego sporo i klasyków i mniej znanych rzeczy. Także fajne, fajne rzeczy. I właśnie wydania pirackie, takie nasze, polskie, niektóre, Ice Cube, Ice-T właśnie. Wszystkie tego typu rzeczy, Salt and Pepper gdzieś tu, o, tu te pirackie wydania, Criss Cross i tak dalej. Tyle w Clue, no ta, wiesz. No i tu oczywiście winyle, kolejna część. Tak. A tam zobacz, następne te makulatury. No tak, gazety jakieś? Wszystkie plany, kilka play. A w ogóle ten, w ogóle dopiero zobaczyłem, no. Jak wyjąłem je na wierzch trochę. Dopiero zobaczyłem, że na play tutaj na... Zaraz ci pokażę. Nawet nie wiedziałem, że takie rzeczy były. O, ten pamiętam akurat. ten pierwszy. Co oni tu pisali? Tu, o, na przykład. Ja to pierwszy raz zobaczyłem wczoraj. Aha, okej. Okay. Więc wiesz, no nie tylko my byliśmy anty, nie? No każdy miał jakieś swoje, te, tak? Jakieś swoje... bify. Także tu są gadżety. To jest dobre. A propos. No i tu wszystkie właśnie te kasety. Chciałem wam jeszcze je z bliska pokazać, czyli... Właśnie Paweł je ładnie opisywał. Ja to ładnie wygląda, powiem ci, tak naprawdę, wiesz, to naprawdę ładnie. Seria Janek Records, nie? Wiesz, wszystko miało być tak samo. Oczywiście miało to mieć też przody. Natomiast przód ma tylko jedna. Jedna. Z tych kasek. Bardzo duży jest. I że w ogóle jest, zachowałeś, tak. Zachowałeś, bo to wiesz, materiał muzyczny jest jednak ważniejszy. Wiesz, niestety z wielkim smutkiem przyjąłem już jakiś czas temu, że nie wiem w jakich okolicznościach, ale moje pierwsze dwie kasety, oczywiście tragiczne jeszcze bardziej niż to, ale po prostu mi zniknęły, nie wiem, albo ktoś mi po prostu je wziął sobie, nie wiem, zniknęły, no w każdym razie zniknęły i nie ma i chyba bezpowrotnie już, nie? A w ogóle właśnie narzuciła mi się jedna rzecz, co ciebie i Nomada łączy, czyli właśnie kolekcja. Znaczy muzyki w sensie, nie? Że on ma tych tak, płyt. No, byliśmy wariatami. Tak, wiesz, i ty, wy tak, chodzi, znaczy ty tak samo. I... Wiesz, no on poszedł rzeczywiście, no jego kolekcja jest imponująca, no. Tak? Jeżeli chodzi o płyty CD, no to jest, wiesz, dla mnie nieosiągalne w ogóle, tak? Natomiast ja też przyjąłem dosyć dużo płyt winylowych po moim ojcu, znaczy od mojego ojca w zasadzie. Też ze względu na to, że wiesz, że ja samplowałem, tak? Więc no tak, no. Jakby tutaj w tą stronę poszło. No i ja po prostu pokochałem, wiesz, płyty winylowe, tak? Dlatego jest ich tyle, ile tu jest. A dokupujesz cały czas? Wiesz co, rzadko już teraz, okay. Rzadko. Jeżeli dokupuję, to raczej albo jakieś takie klasyki, które chcę mieć, tak? Albo rzeczy, które... To jest przeważnie tekst, jeżeli ktoś pyta, co ja chcę na prezent, nie? Okay. No to jestem nudny pod tym względem i zawsze mówię, że płytę winylową, tak? Więc... Tylko że nigdy nikt nie wie jaką, nie? Więc... No tak, wcale się nie dziwię. No, ale rzeczywiście nie, jakby nowych nie kupuję. Czasem mi się zdarza w jakichś sklepach z płytami, wiesz, pogrzebać jeszcze z sentymentu i coś tam znaleźć. Natomiast no, dążę do tego, żeby zrobić też porządek w tych płytach i wiedzieć przede wszystkim, co gdzie jest, co gdzie jest, bo jest niepoukładane. No tak, mam ten sam problem tylko z kasetami, więc... O, tu jest jeszcze moja ulubiona płyta. Już. O, proszę. Trochę zakurzona, ale... Takie buty. No tak. No to cóż, Pawle, dziękuję ci ślicznie za rozmowę. Ja ci dziękuję, że w ogóle wiesz, nie, no, proszę cię. Odwiedziłeś mnie i że mogliśmy sobie pogadać. Spóźniony tam. Byłem, 3 godziny, ale... tam dwie, ale spoko. Żaden problem. No, ale fajnie, że się udało zobaczyć w końcu. No i cóż, no, podpisałeś się już mi wtedy na tej kasecie, więc już cię o podpis nie będę prosił, bo podpis w środku jest. No to cóż, jeszcze raz, dzięki wielkie, no i miejmy nadzieję, do zobaczenia i do usłyszenia. Dzięki, pozdrawiam.